Porównanie z tym, co wy widzieliście, co teraz jest, wiesz. Dobrze, Piotrusia, szukam jakichś ze świeżych. Tam się jeszcze nie udało, czekam. Ale tu rozmawiałam, może nie. Mówię sobie, że dzisiaj ja bym taki... Słyszał, że próbowali proboszcza dzisiaj zagłuszyć pod, nie wiem, czy podsłuch zakładają w kościele. Ale to się okazuje się, że na szczęście uspokoi, że była próba nagłośnienia przed Bożym ciałem na zewnątrz. To było, nie była żadna prowokacja. Proszę Państwa, czcigodny księże prałacie, wszyscy zebrani, bardzo serdecznie witam w naszej galerii wieża, która mieści się od tu w parafii od tak wielu lat, ale szczególnie dzisiaj w sposób szczególny witam serdecznie, bo dzisiaj otwarcie 10. już ursynowskich spotkaniach twórców, a więc podchodzimy, można powiedzieć, piękny, pierwszy, nieduży jubileusz. Bardzo dużo widzę gości, ale przede wszystkim bohaterów tej wystawy, to znaczy wszystkich artystów, za których razem z księdzem prałatem w czasie godziny temu żeśmy się modlili o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. Mam nadzieję, że te łaski spłyną, szczególnie tych, którzy się modlili też i niech Pan Bóg te weny, wszystkie twórcze talenty życzę, aby były pomnażane dla dobra, tak jak napisałem tutaj, i promocji kultury, ale przede wszystkim na Ursynowie, ale przede wszystkim, aby pokazywały też w tym wszystkim zamysł i piękno, jak Pan Bóg jest najwspanialszym architektem, artystą, że potrafi przez ludzi tworzyć tak wspaniałe dzieła, jedyne niepowtarzalne, tak jak każdy z nas i każda z nas jest inny, niepowtarzalny, choćby na o czym świadczy, że każdy z nas ma inne DNA. To tylko Bóg może takie rzeczy wymyśleć w swojej niesamowitej wyobraźni. Bardzo, zanim powiem tę formułę, pragnę podziękować inicjatorom tej dzisiejszej, już 10. wystawy spotkania twórców ursynowskich, a więc pani Marii Kluza, Wolenberg, panu Rylkę, za to, że tyle siły, organizacji, bo to była duża praca logistyczna, zebrać, ale nie tylko zebrać, tematycznie ułożyć i wydać również specjalny ku temu, jak co roku, katalog. Bardzo serdecznie dziękuję. Przez to ranga tego wydarzenia ma swoje rzeczywiście szczególne miejsce i ma swoją ogromną rolę. Parafii już jest dużym tym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że nie tylko nasi parafianie tu z niebowstąpienia pańskiego, ale również i z Ursynowa i z innych dzielnic będą w tych dniach odwiedzać tę niedużą naszą kameralną, ale szczególnie uroczą galerię.
Krótko, na koniec uważam, że otwiera uroczyście, że 10. ursynowskie spotkania twórców uważam za otwarte. Niech święty brat Albert patronuje wszystkim. Szczęść Boże. Ja chciałam podziękować gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi, ale również pan naczelnikowi, który reprezentuje dzielnicę, za wydanie jak co roku katalogu, który uświetnia naszą wystawę, który jest dokumentem tych corocznych naszych spotkań. W tym roku na tej wystawie, bierze udział około 70 twórców. Z tym, że w katalogu jest 60 parę osób, a kilka osób z przyczyn losowych nie znalazło się w katalogu, w związku z czym ja ich wymienię, bo podali swoje prace troszeczkę później, bo myśleli, że nie będą w ogóle brali udziału, ale potem jakoś się zdecydowali. To jest Jacek Chrzanowski, Franciszek Maśluszczak i Jacek Ojda. Bardzo im jestem za to wdzięczna. Widzę, że w tej chwili też zakradł się błąd w katalogu, za co będę chciała przeprosić Tadeusza Kowalskiego, bo nie znalazł się w katalogu, nie wiem jak to się stało. Jeśli można prosić pana naczelnika też o kilka słów. Cóż, mnie wypada także podziękować państwu wszystkim za ogrom pracy, trud włożonego w zorganizowanie wystawy. Artystom gratuluję wspaniałych prac. Że tak powiem, instytucjonalnie chciałbym oczywiście podziękować władzom parafii za to, że po pierwsze to miejsce powstało, a po drugie obecnemu tutaj księdzu proboszczowi za to, że postanowił to miejsce dalej chołubić, chronić i udostępniać je dla artystów. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję i mam nadzieję, że kolejne dziesiątki przed nami. Dziękuję. Jeśli można, jeszcze poprosiłabym takiego wieloletniego uczestnika naszych spotkań, księdza prałata, też o słowo. Bo ksiądz prałat był proboszczem w sąsiedniej parafii, ale jednocześnie uczestnikiem naszych spotkań. Od wielu lat. Dlatego nie wymieniałam. Proszę państwa, dzisiaj ksiądz proboszcz w homilii mówił o pięknie, bo rzeczywiście to piękno jest w Bogu. I Bóg, dawca tego piękna, nie zatrzymuje go w sobie, ale dzieli się z innymi, dzieli się z ludźmi. Stąd też ta wrażliwość artystów na piękno. Piękno, które wyrażają, to jest zarazem ich wnętrze, ich dusza. Bo to jest ważne, że człowiek, który tworzy, nie tworzy sobie od tak tylko dla siebie, ale tworzy to, co przeżywa, to, co w nim jest. I dlatego ja chciałbym podziękować wam wszystkim za to, że jesteście tak bardzo wrażliwi na to piękno, Boże piękno, i staracie się to piękno ukazywać dla innych, żeby inni mogli również tym pięknem się cieszyć, ale i to piękno podziwiać. Dziękuję bardzo. Uważam, że wystawa jest otwarta. Wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania. Thank you.
wspierające.